Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym projektowi Waze, w którym przyjrzymy się mechanizmowi, konkretnie Gravity Hub, który ostatnio spowodował trochę zamieszania w tym projekcie, a na pewno przyczynił się do tego, aby ten projekt pomimo negatywnemu trendowi obecnie panującemu spowodował, że projekt Waze mimo wszystko, podobnie jak Tezos, chociażby trzyma się do góry, trzyma się pozytywnie. Także zobaczmy, co w projekcie Waves się zmieniło i czy tak naprawdę może to mieć przyszłość oraz jak to wpływa właśnie na funkcjonalność całego projektu. Także serdecznie zapraszam Was do tego odcinka. Tradycyjnie zaczniemy od GitHuba, gdyż jestem zdania, że tutaj dobrze widać postęp prac i widać te prace zespołu projektowo-programowego odpowiedzialnego właśnie za wytwarzanie poszczególnych produktów z platformy Waves. Widzimy tutaj 6 repozytoriów. Może przyjrzyjmy się głównemu projektowi Noda. Oczywiście nie ma tutaj jeszcze kodu źródłowego rozwiązania Gravity Hub. Mam nadzieję, że to rozwiązanie również zostanie tutaj opublikowane zgodnie właśnie z trendem panującym i powszechnym w projektach kryptowalutowych, aby kod źródłowy, że tak powiem, pełnego protokołu był otwarto źródłowy. Na tę chwilę niestety Gravity Hub, jego kod źródłowy nie jest otwarty. Jeśli chodzi o projekt, o repozytorium właśnie głównego węzła oprogramowania instalowanego właśnie w celu tworzenia całego protokołu, całego blockchainu tej platformy. Przyjrzyjmy się poszczególnym tutaj branchom, gdyż tutaj możemy szybko, dosyć i bezproblemowo zobaczyć, co dzieje się w projekcie. Wziąłem widok aktywnych branchy, branche oznaczone jako stale. Są to branche, na których nic się nie dzieje przez ostatnie 3 miesiące, dlatego w trakcie własnych analiz polecam sprawdzać sobie te aktywne branche i weryfikować właśnie, czy posiadają one otwarte pull requesty, czy może niektóre są już zamknięte, a część z nich na pewno, tak jak tutaj na szaro oznaczone, są dopiero przygotowywane właśnie do zmerdżowania, czyli do dołączenia do głównej gałęzi kodu. Cyfry po prawej stronie oznaczają tyle, ile komitów jest dany branch do przodu względem głównego brancha. Te cyfry po lewej stronie oznaczają, ile tak naprawdę główny branch je wyprzedza, ile te poszczególne branche są do tyłu. Także tutaj widzimy na pewno aktywność zespołu projektowego, praca na wielu branchach odpowiedzialnych za konkretne funkcje tego projektu. Może przyjrzyjmy się jeszcze całościowo różnym repozytoriom i to, jak tutaj ten ogólny wykres pokazuje pracę. Widzimy, że większość repozytoriów jest cały czas update'owana. Prace na tych repozytoriach są wykonane, prowadzone. Także myślę, że tutaj w tym zakresie nie ma co projektowi zarzucić. Niestety projekt Waves nadal nie doczekał się jakiegoś profesjonalnego programu Bug Bounty. Jest to po prostu, tak jak to było wcześniej, jedynie informacja na blogu, na forum tego projektu, gdzie znajdują się podstawowe właśnie wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób zgłaszać potencjalnie wykryte podatności i rodzaje nagród, jakie są przewidziane, jeśli taka podatność zostanie przez zespół projektowy zatwierdzona i rzeczywiście będzie ona mogła powodować jakieś problemy w działaniu całego projektu. Jeśli chodzi o sam projekt Gravity Hub, to tutaj oczywiście nie tylko on został zapowiedziany w tym miesiącu, czyli w grudniu roku 2019, jako coś nowego w samym projekcie. Mamy tutaj jeszcze informacje choćby projekcie Waves Matter, który jeszcze nie ma żadnego opisu na stronie Waves. Mamy również informacje o protokole Neutrino, który będzie pozwalał na funkcjonowanie właśnie stablecoina również w całym ekosystemie projektu Waves. Także w tym odcinku poświęcę uwagę
jedynie platformie Gravity Hub. Ona jest największa i tak naprawdę jej funkcjonalność jest według mnie najbardziej kluczowa, jeśli chodzi o rozwój całego projektu. Gravity Hub jest to rozwiązanie tak zwane blockchain agnostic, czyli niezależne od żadnego protokołu, z którym ma współpracować. Umożliwia komunikację między blockchainami, oferując dodatkowo mechanizm wyroczny, mechanizm Oracle, które odpowiedzialne jest za dostarczanie danych do protokołu, do blockchainu ze świata zewnętrznego. Dostarczanie oraz weryfikacja tych danych pod względem poprawności i prawdziwości. Za to właśnie odpowiada mechanizm wyroczny, mechanizm Oracles. Tutaj na tym poglądowej grafice widzimy właśnie, że Gravity Hub tak jakby łączy ze sobą. Przede wszystkim tutaj widok tej chmury oznacza właśnie możliwość komunikacji z innymi systemami poprzez Application Protocol Interface, czyli w dużym skrócie możemy dzięki temu na przykład pobrać ceny konkretnych tokenów z giełdy, dajmy na to Binance, i na podstawie tych wartości wykonywać odpowiednie operacje na blockchainie Waves, czy też konfrontując to również z danymi pobranymi choćby z blockchainu Ethereum, odpowiednio wykonywać konkretne zaprogramowane w smart kontraktach operacje na właśnie protokole Waves. Oczywiście tutaj możemy również pobierać dane choćby z takich serwisów jak Allegro, tak już bardziej spłycając temat, gdyż również udostępnia swoje API jak Facebook, jak Twitter, jak YouTube, i tego typu dane możemy właśnie pobierać za pomocą API i na tych danych właśnie wykonywać konieczne operacje poprzez realizację smart kontraktów umieszczonych właśnie na platformie Waves. Gravity Hub jest tak zwanym blockchainem bez tokenu, umożliwia komunikację pomiędzy na przykład Waves Platform, rozwiązaniem przeznaczonym dla firm Waves Enterprise i zewnętrznymi protokołami. I na tę chwilę możliwość współpracy będzie zapewniona dla platformy Ethereum. Jest to niezwykle istotny problem, umożliwić komunikację pomiędzy blockchainami, który już jest sygnalizowany, który się objawia w wielu projektach. Także to jest kolejne podejście do rozwiązania tego typu zagadnień. Problem ten ma duży wpływ moim zdaniem właśnie na trend m.in. Decentralized Finance, z tego powodu, że dzięki takiemu rozwiązaniu, o ile ono właśnie rzeczywiście zacznie funkcjonować, będzie możliwość zaprojektowania prawdziwej zdecentralizowanej giełdy opartej o smart kontrakty, gdzie dajemy prawo do dysponowania swoimi środkami z danego adresu właśnie smart kontraktowi. Nie umieszczamy tych środków na żadnej giełdzie. Także myślę, że to jest jeden z najciekawszych tutaj pomysłów, projektów, który może być realizowany za pomocą tego typu rozwiązań. Dodatkowo Gravity Hub oferuje komunikację zarówno na poziomie protokołu, jak i na poziomie samych zdecentralizowanych aplikacji. Oznacza to, że możemy tutaj wymieniać zarówno tokeny, jak i możemy również wymieniać dane pochodzące właśnie ze smart kontraktów, ze zdecentralizowanych aplikacji napisanych na różnych protokołach, co właśnie tutaj obrazuje ta grafika. Jeśli chodzi o użyteczność, to ona będzie polegała na właśnie pobraniu danych konkretnie tutaj z bloku Ethereum, dostarczenie ich na platformę Waves. Jeśli to będzie transakcja, taka transakcja zostanie wykonana na Ethereum i będzie możliwość przesłania potwierdzenia wykonania tej transakcji na platformę Waves i tak naprawdę na odwrót. Pobranie takich danych będzie musiało oczywiście być stosownie opłacone i tutaj kryje się cała właśnie historia związana z token economy tego projektu oraz z opłacalnością i z uzasadnieniem biznesowym, ponieważ wszelkie operacje polegające na pobraniu czy też pobieraniu systematycznym konkretnych danych z serwisów różnych czy z innych protokołów będzie oczywiście obciążone stosowną opłatą. Co do wysokości tych opłat,
Tutaj mam nadzieję, że wkrótce pojawi się taka informacja, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Przesyłanie tokenów pomiędzy protokołami będzie możliwe dzięki technologii właśnie zintegrowanej w Gravity Hub, a dokładnie chodzi tutaj o technologię, czy też o tak naprawdę projekt Token Ports, gdzie pierwszym etapem tego rozwiązania będzie zbudowanie pomostu pomiędzy właśnie protokołami Waves i Ethereum. Największym wyzwaniem dla takiego projektu jest przede wszystkim wymiana danych pomiędzy tymi protokołami, czyli to, co powiedziałem wcześniej, aby umożliwić wymianę właśnie danych pomiędzy w tym przypadku protokołem Ethereum a protokołem Waves. Oczywiście przesyłanie tokenów, czyli tokenów zgodnych ze standardem ERC20 umieszczonych na platformie Ethereum, jak i tokenów zgodnych właśnie z standardem Waves i właśnie z DEX-em Wavesa. Rozwiązanie pozwalające na takie wymiany, jak i na wymianę informacji o transakcjach, otwiera drogę oczywiście przede wszystkim do zdecentralizowanych giełd, czyniąc obecne rozwiązania, czyli rozwiązania funkcjonujące obecnie w zakresie giełd, tak naprawdę niepotrzebnymi, ponieważ dobrze wiemy, że w przypadku prawdziwie zdecentralizowanych giełd nie będzie potrzeba przechodzenia żadnej weryfikacji, ponieważ wszystko będzie sterowane smart kontraktami, które będą otrzymywały jedynie uprawnienia do dostępu do środków znajdujących się na naszych portfelach. Token port to mechanizm, który pozwala przesłać tokeny między protokołami tylko wtedy, jeśli na jednym z nich jest dowód depozytu takiej samej ilości w drugim protokole. Token port sprawdza transakcje, zwłaszcza nadawcę, odbiorcę, ilość danego aktywa, ID tego aktywa, by mieć pewność, że taka transakcja została dodana do bloku. Także tutaj mamy właśnie zastosowanie tak zwanych chain kolektorów, które te dane będą agregować. Powtórzę może jeszcze raz, będą dane związane z informacją odnośnie nadawcy, odbiorcy, ilości danego aktywa, czy danego tokena, danego asetu, jak i jego ID. Czyli tym zadaniem za to zadanie będzie odpowiadał chain kolektor, właśnie zdefiniowany na danym protokole, czyli po prostu forma smart kontraktu zbierająca te dane, a następnie poprzez mechanizm token port i odpowiedni interfejs dostępowy do danego innego blockchaina, te dane będą mogły być między sobą wymieniane. Dodatkowo pamiętajmy, że pozostaje jeszcze problem tak zwany finalizacji bloku, czyli musimy mieć pewność, że dany blok został zatwierdzony na danym protokole. I tutaj problem w zakresie właśnie algorytmu uzyskiwania konsensusu proof of stake, który bazuje na prawdopodobieństwie. Problem jest ten rozwiązany za pomocą grupy walidatorów, których to klucze publiczne są znane, a tym samym będziemy w stanie poznać ich podpisy bloków, co tutaj właśnie jest przedstawione na kolejnej grafice. Mamy tutaj tak zwane obiekty Data Watcher, które oczywiście w zależności od potrzeby i działające na zasadzie request response, czyli zapytanie odpowiedź, będą pobierały dane czy to z protokołu Ethereum, czy to z zewnętrznych serwisów, jak na przykład serwisów giełdowych, czy po prostu jeszcze z dodatkowych prywatnych, na przykład chainów stosowanych, czy też napisanych w jeszcze innej technologii. Gravity Hub będzie również umożliwiał włączanie do całego ekosystemu tak zwanych custom chainów, czyli łańcuchów indywidualnie zdefiniowanych przez użytkownika, czy też bardziej tutaj należałoby powiedzieć przez organizacje zewnętrzne, które swoje rozwiązania właśnie będą opierać o platformę Waves. I będzie właśnie to realizowane poprzez projekt Waves Matter, którego opis czy dokumentacja ma również pojawić się właśnie na stronie projektu Waves. Mechanizm Oracle, czyli polegający na tym, iż dowolny członek sieci tworzącej Gravity Hub
będzie mógł zgłaszać żądanie do świata zewnętrznego, czyli świata poza blockchainem, o dane. Dane te będą weryfikowane i przenoszone do blockchainu. Dane te będą mogły zostać pobrane z dowolnego serwisu udostępniającego API i tak naprawdę tutaj też jest to przedstawione na tej grafice, gdzie po prostu do poszczególnego noda tworzącego sieć Gravity Hub te dane będą schodziły. Dane te oczywiście będą schodziły na żądanie konkretnego smart kontraktu z platformy Waves. Oczywiście w zależności od potrzeb, ponieważ jeśli to będą na przykład dane potrzebne dotyczące pogody, no to te dane będą musiały być systematycznie ciągle przez dany okres pobierane. Jeśli to będą dane konieczne do pobrania z innej platformy, to oczywiście ten interwał czasowy również będzie mógł być zdefiniowany przez użytkownika z zwróceniem uwagi na to, że tutaj właśnie będzie generowane to fee, będzie generowana dodatkowa opłata za każdą tego typu operację. Wszystkie nody tworzące Gravity Hub będą posiadać moduły, tak zwane Data Watchers, zbierające właśnie te dane spoza blockchain. Każdy moduł będzie posiadał odpowiednio zdefiniowany profil, by na przykład dane z Ethereum pobierane były z odpowiednią częstotliwością, po prostu żeby te dane przenoszone pomiędzy protokołami były aktualne. Nody tworzące Gravity Hub będą działać w oparciu o algorytm konsensusu, pozwalający na weryfikację danych, ponieważ no, mają tutaj zdecentralizowany system. Nody je tworzące, czyli węzły, również między sobą będą musiały uzgadniać jakiś konsensus co do właśnie tych danych, które pobierają, co do ich prawdziwości i poprawności, a następnie, żeby te dane mogły być przesłane właśnie na platformę Waves, czy też na inną platformę będącą już kompatybilną z całym tym ekosystemem. Dane te trafiać będą do nodów w formie nieprzetworzonej, czyli tak zwane dane pobrane bezpośrednio, czy to przez API, czy z innego protokołu. Następnie po ich zatwierdzeniu trafiać będą do obiektu, który wygenerował zadanie ich pobrania, czyli do smart kontraktu umieszczonego właśnie na jednym z wybranych protokołów. I oczywiście dane te, ich weryfikacja możliwa będzie za pomocą tak zwanego multisigu lub dane przesyłane przez noda bezpośrednio do wywołującego obiektu z zabezpieczeniem w postaci stejkowanych tokenów na danym nodzie. Czyli tu będą tak naprawdę dwa algorytmy realizacji tej procedury, albo to będzie znany już ze świata blockchain multisig, albo będzie to przesyłane w oparciu o zabezpieczenie stejkowanych na danym nodzie właśnie tokenów Waves. Czyli te nody będą mogły przetwarzać tylko takie operacje, które w razie jakiejkolwiek pomyłki ich strata będzie mogła być pokryta z sumy tokenów, które znajdują się na danym nodzie tworzącym właśnie Gravity Hub. Dołączenie do Gravity Hub ma odbywać się za pomocą skonfigurowania noda i zablokowania na nim określonej wartości tokenów pochodzących z protokołu, który będzie kompatybilny i wspierany przez Gravity Hub. W tym przypadku na pierwszy ogień pójdzie oczywiście Ethereum, także utworzenie noda Gravity Hub i określenie go jako funkcjonalne będzie wymagało oczywiście posiadania odpowiedniej ilości tokenów Ethereum, jak i tokenów Waves. Na przykład na Ethereum będzie to wymagało umieszczenie określonej ilości Waves na przygotowanym do tego smart kontrakcie. No, podkreślam to jeszcze raz, mamy tutaj do czynienia z zdecentralizowaną infrastrukturą, dlatego te smart kontrakty, wszystko będzie oparte o nich i na nich się będzie opierać funkcjonalność tego projektu. Także jeśli chodzi o Gravity Hub i o to, co nowego wydarzyło się w Waves, to tyle. Na pewno jest to duży krok w projekcie tworzącym całą infrastrukturę. Jest to oczywiście działalność prowadzona zgodnie z obecnie
coraz bardziej powszechnym trendem DeFi, gdyż głównie pierwsze realizacje domyślam się, że będą tworzone właśnie zgodnie z tym trendem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie marketing zrobił swoje, cena tokenu poszła do góry. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Niestety, co do minusów tego rozwiązania, to oczywiście brak kodu źródłowego, który jest otwarty, brak profesjonalnego programu Bug Bounty całej platformy Waves. Niemniej jednak myślę, że Waves jako projekt od samego swojego początku robi dosyć duże postępy. Zaczynał jako platforma właśnie do tworzenia tokenów. Obecnie, co chociażby wynika z drugiego odcinka tej serii, mamy platformę do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. A tutaj dochodzi do tego jeszcze cały mechanizm, cały ekosystem umożliwiający właśnie umożliwiający tworzenie pomostów pomiędzy protokołami, implementujący mechanizm Oracle. Także zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, czy pomysłodawcy Waves nie biorą na siebie za dużo i czy po prostu dowiozą swoje założenia, które będą funkcjonalne i których adopcja i popularność będzie rosła. Dziękuję, to wszystko w tym odcinku. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem. Cześć!